Polska przyjęła już ponad 2 miliony uchodźców z Ukrainy i na ten moment widzimy, że musimy sobie z tym radzić głównie własnymi siłami, chociaż pojawiła się deklaracja ze strony Unii Europejskiej o tym, że przekaże około 2 miliardów euro na wsparcie dla uchodźców. Problem w tym, że pamiętamy, jak Turcja otrzymała wielokrotnie razy więcej na wsparcie dla imigrantów. I teraz pytanie, jak do tego odnosi się Konfederacja i co tutaj w tej materii postuluje? No, to miłe, że Unia Europejska zdecydowała się podjąć jakiekolwiek działania finansowe, ponieważ to my, ja osobiście, nawet tutaj w Sejmie jakieś 2 tygodnie temu mówiłem, że w obliczu tej sytuacji, w obliczu tego faktu, że my się stajemy jakąś humanitarną potęgą świata, a Unia Europejska i Stany Zjednoczone nie uczestniczą w tym wielkim projekcie przyjmowania uchodźców, no to powinny czuć się odpowiedzialne za finansową stronę tego przedsięwzięcia. My w tym momencie mamy już ponad 2 miliony, za chwilę będziemy mieli pewnie i ze 3. I tak naprawdę nie ma źródeł finansowania tych ustaw, które zostały podjęte przez nasz polski rząd, tego całego socjalu, który został uchwalony i wszystkich następnych zapowiedzi. Teraz mamy zapowiedź ze strony Unii Europejskiej, że 2 miliardy euro się szykują. Bardzo dobrze. Sam nawet w żartach mówiłem o tym, że to powinno być jakieś 2 miliardy euro na start, ale mówimy o na start. Przy okazji przyjeżdża Joe Biden w Brukseli, będzie w czwartek, w Polsce w piątek. Może to jest też dobry moment, żeby poza gwarancjami bezpieczeństwa też powiedział, że już lecą 2 miliardy dolarów na to, żeby to jakoś utrzymać i wtedy faktycznie będziemy mogli zacząć liczyć jakiś okres, w którym będziemy w stanie utrzymać ten cały projekt, który został wprowadzony. Ja chciałbym, żeby pojawiły się konkretne wyliczenia, ponieważ rzeczywiście było tak, że po wprowadzeniu tej ustawy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości wyliczenia pojawiły się dopiero na jakimś portalu branżowym, a nie rzeczywiście przez rząd.